Przyjaciel Krystyny Sienkiewicz 82 l. ujawnił, że adoptowana córka Julia, 42 l. próbowała, pobić aktorkę. Na łamach faktu ukazał się wywiad ze Zbigniewem Doleckim, który w piwnicy domu Krystyny Sienkiewicz prowadzi restaurację pod podłogą zjadłem. Reklama mężczyzna nie ma najlepszego zdania, o adoptowanej córce aktorki. Twierdzi, że Krystyna miała z nią same problemy. Dziewczyna uciekała z domu. Nie chciała się uczyć, chodzić do szkoły, wykrzykiwała, że spali dom i zabije aktorkę. Gdy Julia skończyła 18 lat, Sienkiewicz próbowała rozwiązać adopcję. Niestety, przestraszyła się skandalu i odstąpiła od swoich zamiarów. Kupiła jednak córce mieszkanie, co nie rozwiązało problemów. Julia nie płaciła czynszu, na dwa tygodnie zamknęła kota w mieszkaniu i nie dawała mu jeść. Pobiła sąsiadkę, wszczynała awantury. Do tego nachodziła Krysię, żądała pieniędzy, chciała, by matka, spłaciła jej kredyty. Kiedyś zamachnęła się na nią. kresia naprawdę się bała, opowiada dolecki dziennikarzowi faktu Maciejowi Kucharskiemu. Twierdzi, że pomagał aktorce w ciężkich chwilach, siedział z nią po nocach. Podobnie jak Kuba Sienkiewicz, który opiekował się ciotką aż do śmierci. Załatwiał lekarzy, prawników. Dbał o leki i spędzał z nią święta. Krysia, w mojej obecności, powtarzała setki razy, że Kuba jest jedynym spadkobiercą. Julia w testamencie i w uzupełnieniu testamentu. Została wydziedziczona przez Krysię. Nie ma prawa do niczego. Twierdzi Dolecki. Nie, dziwi się jednak, że po śmierci aktorki pojawiły się osoby, które mają chrapkę, na jej dom na Bielanach przy ulicy Płatniczej wart 2 miliony złotych. Chodzi, o córkę Julię oraz przyrodnią siostrę Kubesienkiewicza, Sienkiewicza, Annę, która mieszka w Norwegii, a z którą, wokalista od lat nie utrzymuje kontaktów. Nawet gosposia liczyła na jakieś pieniądze, wyjawia przyjaciel gwiazdy. A Krysia powtarzała. Że nigdy nikomu nie da, szczególnie julce. Przypomnijmy, że Krystyna Sienkiewicz zmarła 12 lutego 2017 roku, zostawiając dwa testamenty. W pierwszym swój dom na warszawskich bielanach i wszystkie inne dobra materialne zapisała bratankowi Kubie Sienkiewiczowi. Wydziedziczając adoptowaną córkę Julię. W drugim podała jedynie powody wydziedziczenia. Przedstawicielka adoptowanej córki, z którą aktorka zerwała kontakt na długo przed śmiercią, próbuje podważyć pierwszy testament i wykorzystać zapis w polskim prawie, według którego majątek zmarłych należy się ich dzieciom. Zobacz więcej materiałów.